the internet, police! Witam Was w kolejnym odcinku Klocuchów. Dziś muszę Wam powiedzieć strasznie smutną wiadomość, iż Bikaus, ponieważ straciłem Mariannę i Marianna. Nie, straciłem Mariana i Mariannę, o. Ale niestety miałem jednego gunpowdera, to może inaczej, stety, i przygarnąłem sobie Eustachego. Tak, Eustachy. Też jest fajnym przyjacielem, nówką nieśmiganą. No i to chyba tyle, co o nim mowa. O Jezu. I tak chciałem Was poinformować, że wiecie w ogóle, że ten świat jest wygenerowany na... O Jezu, co tu się stało? Aha, dopiero kompa włączyłem. Dobra. Ten świat jest dopiero wygenerowany na 1.8. 1 chyba ten świat. Oto tak ten. Myślałem, żeby... O, moje zwierzątko uciekło. A, dobra. Dla tych ludzi, którzy mi chcieli tam pomóc z tymi zwierzętami, żeby one tam nie uciekały, bla 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 i tak dalej. Już to ogarnąłem. Tak, to jest właśnie opcja dla ludzi, którzy nie wiedzą. Ta. Wyłączamy ją sobie, dajemy sobie na no. I wtedy wszystko świetnie działa. Żadne moby nam nie znikają, ani nic w tym stylu. Więc po prostu... Świetnie! Tak, łowiłem rybki, chciałem sobie delfinka oswoić. Tak pół na pół go oswoiłem, jakoś tak pływa tak lewo, powiedzmy sobie tak, raz w górę, raz w dół, nie wiem, jakiś walnięty może ten osobnik. Nie wiem, dobra. Olać to. Myślałem o przeniesieniu się całkowitym tam w nowsze miejsca, powiedzmy sobie. Jak widzicie, nawet moje bagna są normalnego koloru, nie są jakieś tam wybitnie zrobione, prawda? Jeszcze nawet jak biomu nie zrobili. Wyglądu biomu tego. To ja już to miałem. Coś tu ma... Jezu, jak mi laguje. Nie wiem... A, tu mam ten kij. To jest tak. Dobra. Piętro robiłem. Niby piętro. O. Tak ono wygląda. Jak ktoś ma pomysł, co tu można urządzić, nie wiem, pokój jakiś, nie wiem... Enchanting room? Muszę mieć diamondy. Jeszcze nie mam diamondów. Ale tam pod moim domkiem, znaczy tam pod moim domkiem są, znaczy inaczej, jest kopalnia, w której są na pewno diamondy. Mam tylko jeden kilo? Nie, mam jeszcze. To dobra. Tutaj sobie, jak widzieliście chyba w poprzednim odcinku, albo jak nie widzieliście, to pokażę ponownie. Teraz. Gnidy. Dobra. Opa. Właśnie tu sobie kopałem, jak to chyba rozkopę. A nie. Już jest okej. Chciałem właśnie tutaj stworzyć przejście. A, nie, gdzie? Nie! Nie! Mam. A nie, mam patyczki. Co by zrobić? 8. Dobra. Tu sobie nawet. Good, good. Przejście do mojego domu. Linią kolejową, powiedzmy. Tak. Tak. Stację metra, coś takiego. Tam chyba był gdzieś cave'ik. Zaraz wam powiem, gdzie. Tu. W tym miejscu chyba był cave. Tak jakoś musiałem kopać lewo. Nie mogłem już sufitu na 3 kopać. Jak widzicie, o, tutaj kapie woda. Będę musiał to poprawić. Ale to już od góry. O, węgielek przyda się. Dzisiaj nie wiem, czy to będzie nudne, czy nie nudne. To zależy od Was, prawda? Dzisiaj sobie troszeczkę pokopiemy. I chyba ktoś tam prosił o odcinek w kopalni. No właśnie, zejdziemy tam. Jeszcze raz zejdziemy tam. Pewnie padnę jak szmata przy wszystkich. No ale raz się żyje. Wow! Fajnie, przyda mi się. Nie mam już czym przepalać. Dobra, jeżeli... O, jeszcze inaczej. Jeżeli chcecie odcinki Hardcore Skarpę, to napiszcie tutaj pod tym odcinkiem też komentarz. Bo ja chętnie bym to nagrywał, ale widziałem, że tam jest dosyć mała oglądalność, więc nie wiem, czy wy tam macie ochotę w ogóle to oglądać. Dlatego was, widzowie, będę o to ja pytać. No. Tak. No dwa na razie. Dobra. No. O, jeszcze się zapowiada fantastyczna seria. Chyba już od poniedziałku powinienem ją
Poniedziałek, środa, piątek powinny ukazywać się jej odcinki. O jest noc. Powinny się ukazywać odcinki właśnie tej owej serii z osobnikiem płci męskiej, to mi się wydaje. Już nie jestem pewien. Będę musiał go zapytać. Seria. No. To chyba tyle co do informacji. Chyba, że wy macie jakieś pytania, to właśnie składajcie je tutaj lub na Facebooku, który jest w opisie. O, jeszcze jedno pytanko do was. Czy podobałoby się, by się wam, jakby w moim odcinku w tle leciała muzyka z Minecrafta. Jakaś muzyczka z Minecrafta, miła dla uszka, cichutko będzie lecieć, nie za głośno. Po prostu tak, żeby urozmaicić jakoś tło niż zero dźwięku, tylko sam mój. Jakiś tam leciutki wydźwięk muzyczki z Minecrafta. Jeżeli byście chcieli, to napiszcie w komentarzu. W tym odcinku będzie ta muzyka. Tak, w tym odcinku będzie ta muzyczka. Tylko napiszcie, czy wy byście ją chcieli, żeby była w następnych, na przykład w przyszłych odcinkach, nie? To jest... Dobra, mam jeszcze jeden. Ale łopaty nie mam. Trudno. Steakiem. Ho! Steakiem. Ho, steak. Dobrze. Steaki trzeba jeść. Dobra. To chyba tyle. Tyle z informacji. O! Jeszcze co do odcinków też powiem w tym... W tych klocuchach powiedzmy sobie tak. Poniedziałek, środek, piątek będą... Będzie nowa seria. O, jeszcze raz przyda się. Nowa seria. A... Co to długo kopię? A... wtorek, czwartek... Powinny być klocuchy. A mody powinny się ujawniać... Że czasami będą w tym samym dniu co klocuchy, albo na przykład ta seria, co będzie. Coś takiego, nie? No i chyba to już wszystko. Tylko żebym zaś sobie czegoś nie przypomniał, bo to będzie beznadziejnie. To sobie zniszczymy może i damy tutaj parcie. No. Dużo już przekopałem tego. Do domku jest, widzimy tam napis 144 metry. Żeby się nic nie wylało, bo nic nie spadło. Tego nie lubię. Okej. Okej. No to niech chyba będzie krótki, bo to jest samo kopanie. A! Jeszcze właśnie muszę znaleźć zaś zwierzątka, ale to będę musiał się udać chyba gdzieś dalej. Żeby mi się zrespiły owieczki moje kochane. Świnki i tak dalej, żeby mieć właśnie te stejki, bo to jest ostatni chyba stack moich stejków, od kiedy miałem tą całą faremkę, zanim jak znikały moby. Więc będę musiał się postarać o żywność i wełnę. Będę sobie właśnie, chyba zrobimy sobie takie coś. Oczywiście na żywo, w sensie na nagraniu. Jak wybudujemy sobie takie zagrody na każdy kolor może wełny. Na każdy kolor wełny owcy będzie miała zagrodę, żeby mogły się mnożyć te na przykład fioletowe i tak dalej, nie? Coś takiego sobie zrobimy może. Bo mi jest akurat potrzebne... Kolory mi są potrzebne. Biurkowa. Złotego miecza nie mam. W ogóle nie mam złota chyba. Oj. Chyba totalnie nade mną jest. Wyje. Ale to może być jeszcze zwykły wilk albo biurkowa. Do domku w ogóle dobrze idę? Troszeczkę. No. Powiedzmy. O, i o czym ja mówiłem? Te... A, kolory wem. Niebieski taki, jaśniejszy i ciemniejszy, biały, żółty, brązowy, dużo brązowego, pomarańczowy. Kolor rasta, czarny, dużo, białego troszeczkę, zielony, ciemniejszy. No i to chyba będzie tyle co z wełny. Aby zbudować posąg. Posąg mojego skinulca. Ktoś tam mówił, żebym zbudował to. Trudno, stracę żelazny. Mam żelazo dużo. Ale wyje ze srany. Boże, ja tego nie lubię. Mój creature jest tak fajny, ale jak wyją te wszystkie duchy, te creepery i te inne stworzenia, to czasami się boję. Bo nie wiem. Jak nie mam rzeczy, to naprawdę się boję ich. To zdrowo.
Oj. Żelazo. Widzicie, takie głupie kopanie sobie przejścia kolejowego, powiedzmy. A ile już rzeczy można sobie wydobyć? Kobla to już nawet nie może, to będę miał pod dostatkiem i nawet nie będę musiał się ruszać z tym. Ale wyje. Może ciekawe, jak to w tle będzie słyszał. Kretyn wyje cały czas. Dobra. 20. Tu mam tyle seedsów. A, z farmy. Jak widzicie, mamy już 118 metrów do naszego kochanego domku. Ja muszę tu stworzyć trochę patyczaków. 20 patyczaków starczy. Węgla mam strasznie mało, ale starczy mi chyba tyle. Ale wyją. Najbardziej to się boję ogrów, a powiem wam, że włączymy sobie minimapę, nie pamiętam którym, chyba X-em, no tak. Minimapa mi się włączała, znaczy inaczej. Tam, gdzie widać światło, gdzie kiedyś były moje zwierzęta, gdzieś tak z 5 metrów, 5-10 metrów, perfidnie rozpiły się same ogry. Nie chciałem tego oświetlać, bo tam fajne, powiedzmy sobie, creepery się rozpiły, które były mi bardzo potrzebne. Jak zdążymy jeszcze w tym odcinku, bo ten odcinek nie będzie długi, wrócić do domku, nie do góry. Chyba zdążymy. No to co, no to idziemy do domku z powrotem. To wam pokażę jedną rzecz. Mianowicie, ile mam Bluestone'a po tym moim kochanym ostatnim wybuchu. Nie zmniejszyłem w opcjach wybuchu wody, ognia i tak dalej, innych pierdół. Ponieważ uznałem, że hardkorowo będzie, jak mi takie coś wybuchnie, bo przed takiego kopca lub odwrotnego będę musiał długo się pozbywać, żeby to rozkopać albo tam zakleić. Więc... Aha, ja tu nadal uśmiechnię. Dobra, dobra, dobra. Jak tam? Jemny... O, ten jak pieprznie, to jest koniec gadki. Wilkołak. Jednak był. Pajączek. Ja go zabiję. Ja się idę szybko położyć. On się zmieni w normalnego człowieczka. Ja go sobie zabiję, bo może wypadną żelazne narzędzia. To by było świetnie. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Jesteś? Jesteś. Odmienia się. Żeby ten creeper tak niechętnie idę obok niego. O, żeż ty, odmieniaj się, frajerze! Odmień się, idioto! Odmień się, kretynie! Odmienia się. Dobra, tam nie... Właśnie nie mogę... Słuchajcie, ludziska. Nie mogę rozpoznać rodzajów creeperów. Czy to jest ciasteczkowy, czy... Ej, co jest? Gówno wypadło, tak naprawdę. Nie mogę rozpoznać, czy to jest ciasteczkowy, czy to jest... Czy to jest ognisty? Chyba ognisty ludzie, nie? Jednego muszę zabić, a to niech wybuchnie. Łożysz ty kurwa. Sorry za przekleństwo, ale patrzcie... Fioletowy? To nie jest friendly. Friendly jest taki różowy, to nie wiem co to jest. Patrzcie, jak wybuch. Ogniem. Skubany. Nieźle. Dobra, to mi jest niepotrzebny patyczek. Się przyda? Dobra. Jest jeszcze jeden, chodź tu. Ty wyłeś tak, frajerze. Ty tak wyłeś, dawaj żelazo. Żelazne narzędzie. To i chyba kilo. Ty, dawaj węgiel. Dziękuję. Dobra. Chyba czas udać się naprawdę po te... O, dobra, spójrzcie. Musiałem to sandstone'em łatać, gdyż piachem to musiałbym się chyba zabić. Na dole jest chyba troszeczkę pustego miejsca, troszeczkę nie. Więc jako tako to chyba będzie wyglądać. Te zwierzęta. No, się naprawdę przyda. Jedonko. Pam. Okej. Okay. I chyba będzie jeszcze kolejny projekt. Escape. Projekt Escape. Coś takiego, że każdy widz, mój widz, może się zgłosić do mnie, że chciałby ze mną nagrać Escape'a, tak? Czuj się. Jesteś, Eustachy. Każdy mój widz może ze mną nagrać Escape'a. Do dowolnej wyboru czasu. Też nie przekraczajmy tam godziny, nie? Bo to długo trwa, prawda?
Ale jakiegoś dobrego escape'ka możemy przejść, nawet w partach. Jak człowiek będzie ogarnięty, to w partach nawet sobie przejdziemy drugiego. Dobra. Widzicie ile glowstone'a? Tyle glowstone'a. Nawet więcej było, ale to już nawet nie zbierałem, bo się wkurzyłem. Ale olać to. Dobra. No. To tak jak mówiłem, projekt Escape, każdy się może zgłaszać, ale to chyba ogłoszę to głównym filmem. Nie takim pobocznym jak seria jakaś tam. Idę sobie sprawdzić jeszcze jedzonko. Tutaj mój promost, 1:1. Hop. Jest trochę w górze. Chyba sadziłem te. No nie jestem pewien. Żelazny miecz się też kończy. Dobra. Tu widzę wszystko jest. Tam gdzie nie, gdzie nie. Oj! Tu też, tu tak nie za bardzo. Odczekam jeszcze trochę. Te pola są zrobione, bo już wcześniej, bo się dorobiły. Dobra. Chcę mieć dużo papu, ponieważ nie mam zwierzątek, to odczekam to jeszcze bezproblemowo. I to chyba na dziś tyle. Około 17 minut będzie miał odcinek, jak mi się wydaje. Lecz nie jestem pewien. Ja was serdecznie pozdrawiam. Każdy, kto ma pomysł na odcinek lub ma jakieś sugestie, które by chciał, żebym ja wybudował lub przeżył tutaj jakąś sugestię, nie? Żebym wykonał jakiś tam pomysł lub coś w tym stylu. Bardzo proszę, zgłaszajcie się, piszcie w komentarzach. No i oczywiście łapki w górę, subskrybujcie, jeżeli wam się podoba. No i co? Chyba tyle. Trzymajcie się, cześć. Do następnego odcinka Klocuchów. O, te przyjaciele kochają mnie. Enderman. Frajer. Sorry. Do następnego odcinka, tak jak mówiłem. Trzymajcie się. Cześć. Piszcie pomysły. Subskrybujcie, lajkujcie Facebooka, bla 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 bla. Wszystko co chcecie. No. Trzymajcie się jeszcze raz. Wiem, że to przedłużam, gadam jedno i to samo, ale cóż, kocham was moi widzowie, więc trzeba tak mówić. Trzymajcie się. Pa pa. Pa.